Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym book haulu na moim kanale. Nagrywam to teraz w ten sposób, ponieważ gdzieś mi się zapodział początek, może go usunęłam, może po prostu jakoś coś tam się z nim stało. Dlatego też zaczynam w ten sposób i już nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania, bo będzie co, jest tutaj naprawdę dużo fajnych książek, więc miłego oglądania. Mam nożyczki i mam paczkę, pierwszą otworzymy sobie tą z Vinted, a później Zempika. Okej. Ta książka to jest ogółem taki zakup typu nieplanowany, ponieważ zobaczyłam ją na Vinted za 12 zł. Stwierdziłam, że to jest na tyle taka popularna pozycja, którą ja chciałabym też sama przeczytać i w ogóle tej autorki, że stwierdziłam, no dobra, czemu nie? Więc jest to Vicious Nikczemni od Victoria Schwab. Jak ja zobaczyłam tą książkę za 12 zł u kogoś, w stanie dosłownie, zobaczcie, no nienaruszonym, bo nie ma ani złamanego grzbietu, ani tutaj nic nie jest z nią nie tak. Środek też jest bardzo ładny. Jakby ja nie mam tutaj nic do zarzucenia. Super, wiadomo, są jakieś małe ryski i tak dalej, ale to jest całkowicie normalne. Czasami potrafią mi książki przyjść z mega połamanymi grzbietami za więcej niż tutaj o ta książka. To Wam tak od razu pokażę, że kiedyś kupiłam sobie taką serię. To są romansy. Wiedziałam po pierwsze, że to są wersje kieszonkowe. Ja je kupiłam wszystkie za 18 zł, więc to nie jest dużo. Ale nadal wszystkie, dosłownie wszystkie mają połamane grzbiety. A ta jest w ogóle, no dosłownie wszystkie one są w tragicznym stanie. One nawet nie są później do oddania, do sprzedania, jakby mi się podobało. Zobaczcie. Nie było w ogóle nic napisane o tych wadach. Widziałam, że one nie są w najlepszym stanie, że wiecie, to nie jest stan taki super, hiper najlepszy, ale byłam pewna, że to nie jest też stan taki, który wygląda aż tak źle. I jak te książki do mnie przyszły, to przez chwilę się zastanawiałam, czy ich nie odesłać. Ale mówię, no dobra, bo to więcej roboty i pewnie babka nie będzie chciała ze mną tak robić. Więc po prostu odpuściłam. No i nie rozumiem w ogóle czegoś takiego, jak niektórzy ludzie na przykład nie pokazują wad produktów swoich, które sprzedają. Tutaj naprawdę zobaczcie, no zero uszkodzeń, dlatego też ją wzięłam po prostu, bo jest przepiękna według mnie, jest w idealnym stanie. Myślę, że żebyście tutaj widzieli, to ona zostanie sobie o w tym miejscu i będzie tutaj sobie siedziała na innych książkach. Teraz zabierzmy się za ten wielki boks z Empika. Wszystko, co powinnam wyciągnąć, już wyciągnęłam. Pierwsza rzecz, jaką chcę Wam pokazać, której jestem mega dumna i w sumie poprosiłam o nią osobę, z którą zamawiałam Monopola. Odlukowa z miłością. Ja słyszałam o tej książce ostatnio bardzo, bardzo dużo dobrych opinii. Bardzo mi się spodobał też opis jej. Jest po prostu taki przesłodki według mnie. W ogóle ta okładka, tutaj główną tematyką jest łyżwiarstwo i po prostu romans. Dlatego też mnie to zaciekawiło, bo to jest jeszcze temat, w którym ja jakby nigdy nic nie czytałam. Dlatego też stwierdziłam, że w sumie czemu nie, spróbujemy, zobaczymy. A bardzo słyszałam dobre opinie o tej książce, dlatego też sobie ją wzięłam. I zobaczcie, no jest piękna i jest grubiutka. Jest ona z wydawnictwa niezwykłego, tylko niezwykłe zagraniczne, po prostu przez to, że to jest zagraniczny autor. Zobaczymy i dam Wam znać, ponieważ sama jestem bardzo ciekawa tej książki. I jeszcze ważniejsza część tej paczki z Empika to jest Monopoly, które zamówiłam sobie razem ze znajomym. Daję Wam tylko cynk, że jeśli byście myśleli o Monopolu, to zamawiajcie z Empika, a nie na przykład na taniej książce czy coś takiego, bo na taniej książce ten Monopol kosztował 170 zł, a na Empiku 100. Teraz pokażę Wam książki, które kupiłam jakiś czas temu, a nie miałam jeszcze okazji Wam ich pokazać tak na book haulu, który jakiś czas temu nagrywałam. Przejdźmy sobie do pierwszej, czyli Kontrakt od Joanny Balickiej. Ja ogółem złapałam tutaj taką okazję, ponieważ w Biedronce miałam szansę właśnie wziąć sobie jakąś drugą rzecz, która będzie 50% taniej. Bo pierwszą rzecz kupowaliśmy i po prostu drugiej rzeczy nie było jak jej dobrać i ja powiedziałam, że chcę książkę. Konkretnie właśnie tą. Joanna Balicka to jest prześwietna polska autorka, o której słyszałam tak dużo świetnych opinii i powiem Wam, że przeczytałam chyba pierwsze dwie strony, tak o, tak wiecie. Zajrzałam i przeczytałam i nie mogę się doczekać, jak ją przeczytam. Mam bardzo dużo do czytania książek, ponieważ mam teraz 5 z biblioteki i mam jedną na bookturze i te booktury mi się coraz więcej ich jest, więc po prostu powolutku sobie daję czas z tymi wszystkimi książkami, ale to jest jedna z tych, które bym chciała przeczytać, bo
naprawdę zapowiada się fajnie. Dzieje się tutaj coś na zasadzie, że Aurora Grey zaczyna pracować w jednej z luksusowych, z tego co przeczytałam, linii lotniczych. No i dzień później chyba, czy coś takiego, tak jak czytam tutaj z opisu, ona robi imprezy, żeby uczcić pozytywne zmiany, urządza w nowym apartamencie huczną imprezę, jednak nie wszystko idzie tak jak planowała i że pewien mężczyzna, który mieszka gdzieś tam też w tych apartamentach, się denerwuje, przychodzi i po prostu jest zły. No i jak się okazuje, później oni pracują w tej samej linii lotniczej, no i ten mężczyzna, czyli Trayvon, jeśli dobrze czytam, będzie się starał, żeby troszeczkę, mówiąc szczerze, uprzykrzyć jej życie. No, jestem ciekawa, bardzo w ogóle mi się podoba okładka, jest taka, ma coś w sobie. Kolejna książka z polecenia Toli Grupy, jest to Fredrik Backman, Niespokojni ludzie. Na tej książce słyszałam bardzo dużo dobrego, same praktycznie dobre opinie i stwierdziłam, że jeśli słyszę ciągle coś dobrego o jakiejś książce, to znaczy, że ona musi być naprawdę dobra. Wiele osób też na Instagramie mi pisała, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie czytały w tym roku. Dlatego stwierdzam, że warto i kupiłam ją też za jakieś małe pieniądze na Vinted. Ona w ogóle ma bardzo króciutkie rozdziały, bo czas rozdziałów w książce, która ma 379, rozdziałów tutaj jest prawie 80, więc mega sporo. Ale myślę, że spoko, bo ja lubię takie książki, w których są króciutkie rozdziały. Purpurowe serce, ona też ma bardzo fajne, krótkie rozdziały. I to jest mega przyjemne, w sensie niektóre są dłuższe, oczywiście, że tak. Ale większość właśnie jest krótkich i to jest mega przyjemne w czytaniu, bo możemy sobie dzielić to czytanie tak, żeby było nam jak najprzyjemniej. Że nie musimy czytać 40 stron, żeby skończyć rozdział. I dla mnie to jest mega fajne. Kolejna książka, którą w ostatnim book haulu wam nie pokazałam, to Olga Tokarczuk, Czuły narrator. Ja tą książkę kupiłam za 10 zł, dosłownie za 10 zł. Dlatego, gdy ją zobaczyłam na Vinted, to stwierdziłam, że nie ma co się w ogóle jakby powstrzymywać i po prostu ją wzięłam. Jest to jej pierwsza książka po połowie noblowskiej, więc ja jestem ciekawa, w ogóle w grubej oprawie i ma przepiękną okładkę, naprawdę ta okładka mi się bardzo podoba. Dodatkowo od Olgi Tokarczuk też dla mojej mamy zamówiłam Prawiek i Wszeczasy. Moja mama bardzo ją chciała, więc jej zamówiłam też za chyba 13 zł z Vinted. W idealnym stanie przyszła, więc super. Ja tylko wiem, że tam jest coś, temat związany z wsią polską i tylko tyle na ten temat wiem, więc więcej wam o tej książce nie powiem. Kolejna książka, którą chcę wam pokazać, to Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Ja ogółem jej książek jeszcze nie czytałam, a mam już ich 3, ale Daisy Jones, ja słyszałam też bardzo dużo świetnych opinii. No, ja jestem jej bardzo ciekawa, bo jeśli nie wiecie, o co chodzi w tej książce, to mniej więcej coś takiego, że mamy tutaj przedstawiony, taki zmyślony przez autorkę zespół rock'n'rollowy w roku 1979. Oni jeżdżą na koncerty i tak dalej, to jest jakby taka biografia tego zespołu. Więc to jest super sprawa, naprawdę jeszcze o czymś takim nie słyszałam. I ostatnia książka, którą kupiłam i teraz dzisiaj wam pokażę, to Start a Fire, runda pierwsza. Ja tą książkę zamówiłam, ponieważ słyszałam naprawdę dużo różnych opinii, bardzo, jedne, że jest to super, jedne, że nie jest super. Jedni kochają, inni nienawidzą, jak to się mówi. No i po prostu chciałam sobie wyrobić moją własną opinię. Mam też książkę typu cegiełka. Bardzo długi jest opis tej książki w ogóle, mogę wam go tutaj pokazać mniej więcej. Ciekawa jestem, kiedy się do niej zabiorę, ale myślę, że nie tak długo jak myślę, bo jest to coś, co mnie bardzo interesuje. No i teraz książka, która u mnie nie zostanie na stałe, a mam ją po prostu w ramach booktura i stwierdziłam, że wam ją teraz pokażę, czyli Kołysanka dla Ady, autorstwa Arlety Tylewicz. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, że czytałam książkę pani Malwiny Tylewicz, czyli córki właśnie pani Arlety. I też to był booktur. I teraz też wzięłam udział w bookturze, bo stwierdziłam, że w sumie czemu nie. Jest to bardzo fajna okazja, żeby poznać jakąś książkę, po prostu nie wydając na nią pełnej kwoty. Temat główny tej książki jest taki, że mamy tutaj Zosię, która jest córką Adrianny tytułowej, tak się domyślam przynajmniej, która, ta Zosia, marzy o napisaniu powieści. I ta jej córka właśnie stwierdza, że czemu nie, w sensie Zosia stwierdza, że czemu by nie napisać książkę o jej mamie i o jej miłościach w czasach PRL-u. Ja jestem bardzo ciekawa.
Ja Wam dziękuję za oglądanie tej części i widzimy się w następnej. Hejka, witam Was dosłownie dzień później w następnej części unboxingu i book haula. Mam dwie paczki. Chciałam Wam przedstawić nowego uczestnika naszego kanału, czyli prawdopodobnie Stefcie Ośmiorniczkę, którą dostałam wczoraj od rodziców. Ona będzie tutaj z nami teraz sobie wybrać paczuszki. Najpierw otworzę paczkę sobie z Vinted. W pierwszej paczce mamy Never Never od Colleen Hoover i Karen Fisher. Możecie widzieć, że ona jest trochę mokra, bo jednak jest zimno i w paczkomacie też jest zimno, nawet jeśli leży powiedzmy 3 godziny. Jest ona w tym nowym, pięknym wydaniu od Moondrive. Tak? Tak, poproszę! Miałam ją z biblioteki jeszcze chwilę temu i nadal ją mam, tylko po prostu ją sobie oddam, a tą będę miała swoją. Kupiłam ją w bardzo okazyjnej cenie jak na nowe wydanie, bo normalnie ona kosztuje 50 zł, a ja kupiłam za 18. Dlatego też stwierdziłam, że to jest naprawdę fajna okazja, żeby spróbować. I naprawdę ta okładka mi się tak podoba od Moondrive. Postarali się tutaj w ogóle. Okładki od Moondrive są przepiękne. Oni mają fajne właśnie te okładki takie. Piękne są, nie? Prawda? Mi się bardzo podoba. Teraz duża paczka od Empika. Czekałam na nią kilkanaście dni, ponieważ było wznowienie jednej z książek, Lawless. To jest właśnie książka, która czekała na wznowienie. Miałam ją ze względu na to, jak dużo dobrych opinii słyszałam o tej trylogii. Na Empiku, jak wiecie, pewnie były świetne promocje. Ja patrzyłam później na te ceny i one poszybowały w górę co najmniej o 10 zł praktycznie każde. Mam nadzieję, że mi się będzie podobać. Czytałam tą historię, w sensie opis chyba dwa razy. Mamy opowieść o historii dwóch licealistów, którzy pochodzą z tego samego miasta i tak dalej i coś tam ich łączy. I oni w pewnym momencie zapewne będą ze sobą czy coś takiego, choć ja nie wiem, bo ta książka już ma dwie inne części. Kolejna książka, która była moim ostatnim wyborem podczas tego zamówienia, to The Law of Hypothesis Ali Hazelwood. O niej też słyszałam tak wiele świetnych opinii i ten opis w ogóle mnie też zaciekawił. I w ogóle okładka tutaj, no powiedzcie mi, że ona nie jest przepiękna, bo jest. A co do historii, to jest tutaj coś na zasadzie, że studentka, ona się z koleżanką zakłada o to, że pocałuje pierwszego mężczyznę, jakiego spotka, czy coś takiego, i jest to jeden z jej profesorów. I w ten sposób rozwija się tam ich relacja. Kolejna książka to pierwszy tom z serii Dworów, czyli Dwór Cierni i Róż od Sarah J. Maas. Ale są mokre wszystkie, przez to zimno. To jest książka, którą też tak wiele razy widziałam i tak bardzo ją chciałam, ale dopiero teraz się na nią zdecydowałam. Muszę tylko tu otworzyć drzwi. Miałam malutką przerwę na herbatkę, w sensie wzięłam ją sobie. Tutaj jest jakaś opowieść o bohaterce Feyre, która jest łowczynią. I tutaj zapewne będzie coś na zasadzie, że oni będą walczyć o te dwory. Tak, ja mam wrażenie, że tak może być. W ogóle tutaj bardzo mi się zawsze podobało rozpoczęcie rozdziałów tymi takimi cierniami, które są na okładce tutaj i z tyłu i z przodu. Następna książka, jedna z najnowszych premier, czyli Weronika Anna Marczak, Rodzina Monet Skarb. Czy ja muszę coś więcej mówić? Mamy tutaj tą dziewczynę. Zapewne to jest dziewczyna, którą mamy opisywaną w książce. Ta tutaj, co stoi. Jest to Hailey Monet, która straciła w wypadku samochodowym najbliższe swoje osoby w życiu i trafiła do rodziny z wielką willą i tak dalej w Pensylwanii. Tutaj jest pokazane to, że właśnie ta dziewczyna, mimo że ma wszystko w tym momencie, bo może sobie właśnie pozwolić na co chce, chodzi do prywatnego liceum i tak dalej, ma wymarzone życie wielu ludzi, to jednak tęskni za tą normalnością razem ze swoją mamą i babcią. Ja to wszystko jak coś to wyczytuję z opisów. No i ostatnia z tej paczki. Jest to kolejna seria, czyli Dotknij Mnie od Tarek Mafi. Może niektórzy z Was kojarzą te książki pod tytułem, w sensie tą, pod tytułem Dotyk Julii i tak dalej. Tutaj jest Rozbudź Mnie chyba i jeszcze coś tam. Zastanawiałam się nad tym, żeby wziąć wszystkie trzy, ale z drugiej strony stwierdziłam, że w sumie lepiej nie, bo okaże się, że mi się nie podoba i wtedy dopiero będzie mi przykro, jeśli mi się nie spodoba dana książka. Więc stwierdziłam, że okej, póki co pierwsza część, jak będę miała ochotę na następną, to kupię następną i tyle. Jest to historia o tym, że dziewczyna, Juliet, ona nie dotknęła od 164 dni nikogo. Chodzi o to, że jej dotyk sprawia rzeczy, których nie chciałaby ona, żeby on sprawiał. Robi po prostu jej trochę pod górę. I tutaj mamy fajny taki opis z tyłu, a mianowicie: jestem przeklęta, przekreślone, mam dar. Jestem potworem, przekreślone, jestem więcej niż człowiekiem. Mój dotyk jest zabójczy, przekreślone, mój dotyk to potęga. Jestem ich bronią, zawalczę o siebie.
To jest twarda oprawa, bo miękkich u nas w Polsce jeszcze nie ma, są tylko w twardej. Gdzie u mnie twardych okładek jest całe multum, czyli raz dosłownie w całej tutaj tej sekcji biblioteczki mojej jest 5 książek z twardą oprawą. Jeszcze do tego bookhaula przybędą książki inne. Wiecie co, ja zaczynam w tym momencie rozumieć, że to jest dobry moment, żeby zacząć sprzedawać książki, które mi się rzeczywiście tak średnio podobały, bo tych książek zaczyna się robić naprawdę dużo i nie ma co według mnie trzymać tych książek, które mi się średnio podobają albo nie chcę ich przeczytać z jakiegoś powodu. Ja wiecie, drobne zmiany, które dadzą mi miejsce na te piękne nowości. Zapomniałam o jeszcze jednej książce, którą dzisiaj kupiłam razem z mamą, a mianowicie Przytulajka. Ona leżała tu na początku, mam nadzieję, że nie zwróciliście na nią uwagi. Ale jest to książka o 13 opowieściach, w których są przedstawione psy i koty jako czworonożni przyjaciele, którzy namieszają w życiu swoich właścicieli. Zwierzaki pomagają zatrzymać się w codziennej gonitwie i dostrzec serdeczność innych ludzi. Może miłość czeka bliżej niż myślisz. No myślę, że to będzie cudowna książka. Zobaczcie w ogóle tylko tą okładkę. Jeszcze wam coś pokażę. Ja ją kupiłam w Biedronce za 10 zł. W ogóle zabójcza cena jak za książkę w tych czasach. Dostałam taką zakładkę w środku. Jeszcze tutaj jest tematycznie do książki. Ale zobaczcie też boczek. Tadam! Moje pieniądze gone. Mam nadzieję, że wam się to podoba, że wdaję pieniądze i tutaj to pokazuję. Dzięki wam za oglądanie tej części i widzimy się na pewno w następnej. Hejka, przyszła do mnie kolejna paczka z Vinted. Ogółem ja ją zamówiłam od pani i jest to Fangirl od Rainbow Rowell. Dostałam jakąś jeszcze ulotkę. Oddam ci słońce! Nie wiem, czy wiecie, ale Oddam ci słońce to jest właśnie jedna z nowszych premien Moondrive. No i dodatkowo z rzeczy już nie książkowych, ale do książek przyszły mi dzisiaj znaczniki, które zamówiłam z Shopee za 7 zł wszystkie. Mamy tutaj takie pastelowe, nie takie ciemne, całościowe jakby. No i takie ciemne, ale właśnie też takie połowiczne, jakby, że tylko końcówka jest z tym kolorem. Szkoda, że nie wzięłam tych całych, bo bardzo ładne one są. Są plastikowe, foliowe, nie wiem jak to nazwać, ale nie jest, jest to papier. Ja nie cierpię znaczników papierowych. Te są z Action za chyba 3 zł. Są w sumie bardzo fajne też. Ja je bardzo lubię, mam ich pełno od groma po prostu wszędzie. Takich papierowych ja naprawdę nie lubię, bo według mnie zasłania to dużo tekstu i jest po prostu niewygodne też w zaznaczaniu. A takie są naprawdę estetyczne nawet, bym powiedziała. Hejka, witam was w kolejnej części naszego book haula z unboxingiem. Przyszły mi dwie paczki i teraz sobie je otworzymy. Otwieram, rozcinam reklamówkę. Pierwsza książka to książka, którą zamówiłam z 2 dni temu i zamówiłam ją w sumie z przypadku. Głównie dlatego, że po prostu bardzo ją chciałam już od jakiegoś czasu kupić i trafiła się naprawdę fajna okazja, a mianowicie mam na myśli tutaj Maybe Someday od Colleen Hoover. Ona jest dość mocna, jak widzicie, tu przeniszczona, w ogóle przybrudzony tutaj boczek, ale myślę, że to doczyszczę na luzie, troszeczkę tylko popracuję z tą książką. No ale jest to kolejna książka od Colleen. Nie jest ona w najbardziej świetnym stanie, ale grzbiecik ma cały i to jest dla mnie najważniejsze. Więc tak. I piękną ma oprawę. Mi się w ogóle bardzo podobają te okładki, te stare. Nie wiem czemu, ale dla mnie one są takie zmysłowe. Co trzeba powiedzieć? Super zapakowane, że nie ma szans, że te książki się jakoś poturbują bardzo. I mamy tutaj 3 książki. Właściwie nie są one dość grube. Są cieniutkie raczej, bo mają wszystkie tam do 300 stron. I wszystkie są z wydawnictwa niezwykłego i w sumie to mnie do nich bardzo przekonało. Więc mamy takie 3. To są wszystko romanse, erotyki chyba. Mamy Nie zostawię cię. Później mamy Igrając z szefem. No, to był ciekawy opis i nad nią się chwilę zastanawiałam, czy na pewno ją chcę, ale stwierdziłam, że dobra, biorę. I Zakochana w przyjacielu, to jest 3. 3. Od niezwykłego. Bardzo pięknie one się prezentują przy sobie. Ja w ogóle uwielbiam książki wydawnictwa niezwykłego. Teraz czytam książkę od niezwykłego. Ona będzie na reading vlogu. Praktycznie w ogóle nie są zniszczone. Wyglądają jak nowe. A przypominam, że każda książka z tych kosztuje po 40 zł normalnie, więc zapłaciłam połowę jednej. Czy
4 książki. Hejka, witam was w ostatniej części tego book haula już. Mam dla was do pokazania 3 paczuchy. Oczywiście, jak to zawsze, wszystkie są z drugiej ręki, te książki, bo ja naprawdę wolę w ten sposób kupować, bo nie dość, że dużo oszczędzam, to jeszcze po prostu jest to bardziej eko. Okej. Pierwsza książka, którą wam pokażę, to jest zakup znowu z typu nieplanowanych, które nie chciałam tego robić, ale to zrobiłam. A mówimy tu tutaj o Niewidzialnym życiu Adi LaRue od Victoria Schwab. Ja w ogóle ją sobie obserwowałam, tą książkę, w Empiku już. I zobaczcie te brzegi. Ja nie mam jeszcze żadnej książki, która ma barwione brzegi. A co jest lepsze, to ona każdą stronę ma ogarniętą w ten sposób. Powiedzcie mi, czy to nie jest przepiękne po prostu, jak ta książka jest wydana? Nie wiem, jak wyglądają inne wydania, bo wiem, że ona jeszcze jest w takim czarnym wydaniu, z tego, co mi się dobrze kojarzy. Ja zawsze, jeśli miałam już ją kupić, to marzyłam właśnie o tym niebieskim, granatowym bardziej. No i powiedzcie mi, że ona nie jest przepiękna, to nie wiem, co wam zrobię, bo jest cudowna. Ja ją kupiłam... Ja ją kupiłam w bardzo dobrej cenie, bo za chyba 18 zł, a zobaczcie, jest w stanie nowiutkim dosłownie. Jest strasznie, widzicie, pewnie polepiona paluszkami, bo wyjęłam ją z paczkomatu, a jak wiecie, jest teraz zimno, więc te książki też po prostu tutaj sobie nie radzą. Jest to wydawnictwo Winidia, więc naprawdę Winidia, zrobiliście to dobrze. Tak samo jak zrobiliście dobrze Dotknij mnie. Też jest przepiękna, przecież ona jest też tak samo, zobaczcie, przepięknie wydana. Bardzo fajnie jest w ogóle Dotknij mnie i cała ta seria wydana na zasadzie, że w środku są na przykład takie, zobaczcie, że są poskreślane zdania. I to jest też na samym początku wyjaśnione, jest też pięknie tutaj to przedstawione. Ta książka też jest w tym book haulu, w sumie ja nie... Opis jeszcze. Druga moja książka Victoria Schwab. Mam jeszcze Vicious, więc składę sobie ją tutaj, wy ją będziecie teraz widzieć przez cały book haul. A my lecimy z kolejnymi dwoma paczkami. O, to jest książka wydawnictwa Niegrzeczne Książki. Nie wiem, czy kojarzycie na Instagramie, obserwuję ten profil. I tę książkę właśnie też bardzo chciałam. Więc książka, o której mówię, to Spooky Love od Anna Langner. Niegrzeczne Książki właśnie. Zobaczcie w ogóle tą okładkę, jaka ona jest przepiękna. Ja bardzo długo się tej książce przypatrywałam. Ona w ogóle jest króciutka, jestem w ciężkim szoku, ona ma 350 stron. Więc to jest naprawdę fajna długość. Tą książkę w ogóle kupiłam od jednej z bookstagramerek. Kupiłam ją w fajnej cenie, bo za 15 zł. Dodatkowo zobaczcie, tutaj jest piękna w ogóle taka strona. Dostałam zakładkę i życzenia miłej lektury, dobrego dzionka i smacznej kawusi, więc to jest w ogóle przeurocze. Uwielbiam takie dodatki. Wow, jaką ona ma tu Nie, no ta książka jest przepiękna, zobaczcie to. Uwielbiam, gdy każdy element w książce jest tak dopracowany. I zobaczcie też właśnie tutaj tą stronę początkową. No to wygląda cudownie. I jeszcze opis Spooky Love. Spooky Love to jest druga książka, ale mamy jeszcze trzecią, która w sumie czeka na mnie już najdłużej. Ona jest w takim dużym kartonie. Po Empiku w ogóle. Ktoś tu miał paczkę z Empika i mi przysłał w niej, więc bardzo dobrze, że to jest ponownie wykorzystany karton. Ja też do tego zachęcam. Ja jak wysyłam rzeczy, to zazwyczaj one są właśnie albo w używanych kopertach, albo w kupionych nowych. Ale za to, jeśli są kupione nowe, to bez folii bąbelkowej, tylko ja dodaję folię bąbelkową, jakby z recyklingu tak zwanego. Bardzo często przychodzą różne paczki, na przykład mojej mamie, która zamawia kosmetyki, i one muszą być zapakowane w taki sposób. I ja po prostu z tego korzystam i mam po prostu dużo folii bąbelkowej, którą mogę wykorzystać ponownie. I to jest super sprawa, bo to jest recykling. A ja tymczasem tutaj zabieram się za otwieranie. Oj, to będzie długa walka. Bardzo doceniam, gdy ktoś tak pakuje, że się nie da rozpakować. A książka, którą mam przed sobą, jest w ogóle przekróciutka. Nie wiedziałam, że ona jest aż tak krótka. Mam tutaj na myśli książkę z polecenia Zuzy Zaksiążkowanych. Ja długo się zastanawiałam nad jej zakupem, bo jakby kupiłam ją na Vinted, to oczywiście zaproponowałam pani cenę
i długo czekałam dość, bo nie mogłam się zdecydować, czy ją chcę. I ostatecznie jednak ją wzięłam, bo wydaje mi się, że to może być bardzo dobra książka, bardzo ważna książka. No, opowiadała o niej Zuza z Zaksiążkowanych, a ona zazwyczaj te książki, które czyta, takie bardziej psychologiczne w ogóle, są z przekazem, takim fajnym przekazem. Mam tutaj na myśli książkę Utonęła Teresy Bochman. Ja bardzo dużo dobrego słyszałam o tych książkach. Zobaczcie, ona jest dosłownie jak nowelka. Ona ma 170 stron chyba. Zobaczcie, kolejna książka, która jest dosłownie w idealnym stanie. Ja bardzo cenię sobie, gdy ktoś ceni sobie jakby też mnie i gdy sprzedaje mi książkę, to sprzedaje ją w stanie idealnym. Ja mam książkę jedną wystawioną na Vinted, która nie jest w idealnym stanie, ale to widać na zdjęciach, ponieważ ja już ją po prostu taką dostałam. To nie ja zniszczyłam, tylko ktoś ją zniszczył przedtem, więc tak. Opis. W ogóle pięknie są wydane te książki. Zobaczcie, bo Teresa Bochman wydała jeszcze ta druga i o zmierzchu. O tej drugiej też dużo słyszałam. Dzisiaj do mnie przyszły 3 nowe pozycje. O, nawet grubością je sobie tak ułożyłam, można powiedzieć. Myślę, że to są fajne książki i to są książki, które wy pewnie kojarzycie, bo to zazwyczaj ja kupuję już w tym momencie książki, które gdzieś tam kojarzę. Muszę je teraz gdzieś tutaj zmieścić w mojej biblioteczce, w tej najważniejszej, bo tu są książki, które właśnie są dla mnie takie najważniejsze. Jedynie będą leżeć sobie może tak przez jakiś czas, prawdopodobnie właśnie tak będzie. Książek jest dużo, miejsca jest mało. Ja w ogóle uwielbiam takie kąski jakby, że dostajemy do książek, nawet co nam wymawianych z drugiej ręki, jakieś zakładki. Bardzo dużo takich zakładek mam, to jest bardzo miłe. Ja chciałam wam podziękować za oglądanie tej części i pewnie widzimy się w następnej. Bardzo was przepraszam, że nagram końcówkę tak, nie pokazując już się, bo się nie czuję po prostu na siłach montując to, ale chciałam tylko wam bardzo podziękować za oglądanie, bo już następnej części nie będzie, albo jej nie mogę znaleźć, nie wiem, w sensie tego filmu w ogóle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i widzimy się w następnych filmach, w następnych bookholach zapewne też, więc do zobaczenia, na razie i cześć!